Polityka jest bardzo specyficzną kategorią, rządzi się swoimi prawami, swoimi wybrykami. Czasami politycy muszą odpowiedzieć za swoje czyny, czasami nie. Przedstawię wam 10 najgłupszych, najbardziej żałosnych i wstydliwych wyczynów naszych polskich polityków. Dowiecie się, kto po raz pierwszy przeklął na mównicy sejmowej, kto stwierdził, że sobie poskacze i policzy, ile razy skoczył, a kto wszedł na krzesło. Gabriel Janowski, polityk Ruchu Ludowego, doktor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w PRL. 16 stycznia 2000 roku przed debatą na temat odwołania ministra skarbu państwa Emila Wąsacza na korytarzu sejmowym, jak określił to jego rzecznik prasowy, zachowywał się ekscentrycznie. Według depeszy Polskiej Agencji Prasowej wykonywał m.in. 10 skoków w miejscu, głośno je licząc, całował po rękach kobiety i mężczyzn, niektóre osoby klepał po ramieniu. Gabriel Janowski twierdził, że było to spowodowane środkami odurzającymi podanymi mu jako rzekome środki wzmacniające przez lekarza, który następnie w takim stanie zaciągnął go przed kamery do sali kolumnowej. W ramach protestu przeciwko polityce prywatyzacyjnej ministra skarbu państwa Wiesława Kaczmarka m.in. okupował mównicę Sejmu, próbował wykłaszać przemówienia niezgodne z ustalonym porządkiem obrad, a 20 grudnia 2002 roku zostawił na mównicy woreczek, mówiąc, iż jest to wąglik rózgi na prezydenta i premiera. Lista z nazwiskami zdrajców ojczyzny i setki listów od osób z informacjami o rozkradaniu majątku narodowego. Jeśli faktycznie był pod wpływem środków podanych mu przez przeciwników politycznych, to mamy do czynienia z bardzo poważną operacją, ale załóżmy, że pan po prostu przesadził sam z pewnymi środkami i wyszło mu coś, co nie powinno wyjść. Zresztą zobaczcie. Andrzej Józef Pałys, polski polityk i samorządowiec, z wykształcenia inżynier, rolnik. W 1984 roku ukończył studia na Wydziale Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu, a w 1998 roku w Wydziale Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Krakowie. W 2001 roku został prawomocnie skazany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Nie zakończyło to jego kariery, gdyż w 2005 roku został wybrany na posła na Sejm z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego i to był błąd. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku jeszcze uzyskał mandat poselski. 22 października 2010 roku został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego PSL po ujawnieniu przez jednego z dziennikarzy materiału, na którym poseł przed hotelem poselskim poruszał się chybotliwie i wsiadł do cudzego samochodu. I to nagranie za chwilę wam pokażę. Oczywiście był tam kompletnie pijany. Wspomnę jeszcze, że kariera pana Pałysa dobiegła końca w 2012 roku, kiedy został prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W tym samym roku poseł PiS Tomasz Kaczmarek upublicznił nagranie rozmowy, w której Andrzej Pałys, jego zdaniem, instruował lokalnych przedsiębiorców, jak omijać przepisy ustawy uzdrowiskowej oraz zawiązać zmowę cenową. Dobra, Józef Pałys, pijany. Przepraszam? Czekam na pozwolenie. Jeszcze raz? Bo nie zrozumiałem. Panie pośle, a może mi się pan przedstawić? Tak, Andrzej Pałys. Andrzej Pałys, tak? Pan jest PSL. Nie, to widzę. Kryzys sejmowy w Polsce. Kryzys polityczny, który rozpoczął się 16 grudnia 2016 roku, a zakończył się 12 stycznia 2017 roku w związku z próbą wprowadzenia zmian w organizacji pracy dziennikarzy w kompleksie budynków Sejmu i wykluczeniem z 33 posiedzenia Sejmu 8 kadencji posła Michała Szczerby. Część posłów opozycji zablokowała mównicę w sali posiedzeń Sejmu i kontynuowała tam protest po zamknięciu posiedzenia. W Warszawie oraz istotnych miastach Polski odbyły się uliczne manifestacje. Różne opinie są odnośnie tych wydarzeń, ale zaznaczmy, że pojawił się pewien żenujący akcent tej całej szopki, którym był wieczorek poezji. Posłuchajcie, jak pięknie wypowiadają się polscy politycy. Nie płacz, kiedy odjadę.
Bronisław Komorowski, polski polityk i historyk, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, moim zdaniem najgorszy prezydent, jakiego mieliśmy, bo Kwaśniewski, mimo że lubił sobie wypić, to gdy był trzeźwy, to godnie reprezentował naród. O Kwaśniewskim w tym materiale nie będziemy wspominać, bo jest zbyt oczywisty, ale Komorowski był już inny. Pięcioletnia kadencja prezydenta Bronisława Komorowskiego rozpoczęła się w 2010 roku z chwilą złożenia przysięgi, a dobiegła końca oczywiście w 2015 roku z chwilą zaprzysiężenia jego następcy Andrzeja Dudy. Jeśli chodzi o Komorowskiego, to mam dla was aż 3 głupie wypowiedzi. Po pierwsze, wać pan Komorowski twierdzi, że Bałtyk jest rzeką, bardzo proszę. Do Bałtyku, do głównej rzeki do Bałtyku, więc... No dobra, jest historykiem, więc może historia jest jego mocną stroną. No nie bardzo. O ofiarach czasów stalinowskich, o ofiarach, które były ofiarami właśnie tych żołnierzy wyklętych. A na koniec klasyk nad klaskami. Chodź, szokuję też. Lech Wałęsa, polski polityk i działacz związkowy z zawodu elektryk, czołowy opozycjonista w okresie PRL, znany z dużej żywiołowości wystąpień. Lech Wałęsa na przestrzeni lat wytworzył swój charakterystyczny wizerunek, m.in. poprzez noszenie w klapie marynarki wizerunku Matki Boskiej, a także poprzez używanie specyficznych zwrotów językowych, które przeniknęły trwale do języka polskiego jako tzw. wałęsizmy. W 2013 roku Andrzej Wajda wyreżyserował poświęcony mu film biograficzny. Od czasu przemian ustrojowych w Polsce pojawiały się zarzuty, że Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, organem Policji Politycznej w PRL. Prezydent słynie z prostych i trafnych metafor. Podczas jednego z przemówień w 2013 roku tak oto starał się nakreślić rolę prezydenta w Sejmie. Niestety nie posiadam tego nagrania, z tego co wiem nie zostało to nagrane. Jeśli ktoś z was posiada, bardzo proszę o wrzucenie linku w komentarzu. A tymczasem ja pozwolę sobie zacytować pana Wałęsę. Powinna być lewa noga i prawa noga, a ja będę po środku. Jakże to było trafne stwierdzenie. Witold Waszczykowski, polski historyk, dyplomata i polityk, w 1918 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a w 1991 roku w Wydziale Stosunków Międzynarodowych University of Oregon. W latach 1992-93 odbył studia podyplomowe na temat bezpieczeństwa międzynarodowego i kontroli zbrojeń w Geneva Center of Security Policy w Genewie. W 1993 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy Stany Zjednoczone a strategiczne rokowania rozbrojeniowe. No proszę, jaki wykształcony człowiek. W 2015 roku wystartował w wyborach parlamentarnych jako lider listy wyborczej PiS w okręgu sieradzkim. 9 stycznia 2018 roku został odwołany z funkcji ministra spraw zagranicznych. Dobra, klasyk. Na przykład z takim krajem jak San Escobar. Zbigniew Eichler, polski polityk, przedsiębiorca, rolny i samorządowiec, w wyborach parlamentarnych w 2015 roku kandydował z ramienia PO do Sejmu w okręgu nr 38. Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pracował też w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Zdrowia. Przyznam szczerze, że wystąpienie pana w wątpliwym stanie to jedna z moich ulubionych sytuacji, także miłego oglądania. Bo wystarczy, że zostawiłem Komisję Rolnictwa na jedno, ale co tam nabroili, bo to jest istotne. Narobili takiego bałaganu, że i ja byłem tym posłem, który uważał, że boście państwo powiedzieli, pani premier, pani słowa z całym szacunkiem. Jeśli uważacie, że to jedyny jego wybryk, to proszę bardzo, inne posiedzenie Sejmu, a stan jakby taki podobny. A do tej pory zabraliście wszystkie nam pieniądze na modernizację i nałożyliście podatek dochodowy od osób prawnych. Mam nadzieję, że pan nowy minister... Janusz Marian Palikot, polski przedsiębiorca, filozof, polityk, poseł. Ja wiem, że jest bardzo specyficzną postacią o upodobaniach również specyficznych. Głosują na niego głównie
lesbijki, geje. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie. Biseksualiści, transwestyci. Rozumiem również, że fragment, który za chwilę wam pokażę, dotyczy sprawy afery taśmowej, więc słowa Palikota są uzasadnione. Nie zmienia to faktu, że wypowiedział pewne magiczne słowo na literę K, które będę musiał ocenzurować, na mównicy sejmowej i padło owe słowo po raz pierwszy w historii w tym miejscu. Co drugie słowo używa słowa kurwa. Robert Węgrzyn, polski polityk, przedsiębiorca i samorządowiec, poseł na Sejm. W marcu 2011 roku Regionalny Sąd Koleżeński PO pozbawił Roberta Węgrzyna członkostwa w partii po upublicznieniu pewnej wypowiedzi na temat homoseksualistów. Wypowiedź miała być cytatem z prywatnej wypowiedzi Andrzeja Czumy o charakterze żartobliwym. Oto co powiedział. Z gejami to dajmy sobie spokój, ale z lesbijkami to chętnie bym popatrzył. No chyba pan się za dużo porno naoglądał, no to specjalnie dla pana Węgrzyna prawdziwe lesbijki. Niech sobie popatrzy, a my lecimy dalej. Paweł Pudłowski, polski przedsiębiorca, menadżer i polityk, doktor nauk ekonomicznych. Chciałbym wam przedstawić jego wypowiedź na temat rzezi wołyńskiej. Nie ma co komentować, posłuchajcie. My wymagaliśmy, będąc tam, pracy ponad miarę. I rzeź wołyńska. Gdzie? Na Ukrainie. Wymagaliśmy czego? Wie pan. Jeżeli rozmawiamy. Ja nie wiem, czy wy w nowoczesnej wszyscy macie jakieś. Jeżeli rozmawiamy o historii, o czym pan mówi w ogóle? No mówię.